Dobry. Mówi Marta z Pasi Koni. Marta Sikorska z Pasi Koni. Witajcie na spotkaniu z końmi porannym. Dzisiaj jest niedziela. Nie było wczoraj. Czasami ja po prostu będę sobie robić wolne, wiecie. Od tych nagrań, od tych transmisji. No właśnie, będę sobie dawać odpoczynek. Pogadamy o odpoczynku. Dalej. Dzisiaj kolejny odcinek odpoczynkowych historii. Mam takie dziwne wrażenie, jak teraz mówię. Bo mam, słuchajcie, mam zapalenie ucha. I mam zatkane ucho. Taką wadką z lekarstwem. Mam czapkę na głowie. Trochę tak dziwnie słyszę swój głos. No ale myślę, że wy tego nie słyszycie. Także jestem tutaj sobie z Tristankiem, który odpoczywa. I tam jest dalej Grejsik i Damiro. Tam dalej się pasie Blumiś. Tutaj Gajusia. A tam... gdzie oni są? Widzę tutaj dobrze? Tam jest Elza i Edward. Moja para ukochana. Zobaczcie, jak już zielono jest. O. A, tu Tristaneczek się wyciągnął. Słuchajcie, dzisiaj się przygotowałam taki... Mam w ogóle z sobą, mamy z sobą matę, w razie czego też, żebym mogła się położyć i odpoczywać razem z nimi. I tak może od tego w ogóle zaczniemy, wiecie? Tak zastanawiam się, żeby zacząć od tego, żeby się trochę uziemić samej i w jakiś sposób zacząć to spotkanie z zasobów, a nie z wyczerpania zasobów. I myślę, że sobie tu obok Tristanka usiądę. Rany, dziś kochanie. Tak sobie tu leżysz, patrzysz na mnie. Wygląda trochę dziwnie twoja buzia. Wiesz, tu jest rzep, odepnę taki rzep. Dziwny dźwięk trochę, co? O, i tu rozwinę taki leżankę sobie, zobacz. Tristanku, o. Także ja już jestem koło Tristanka. O. Kochany, mogę tutaj obok ciebie? No nie, ty wstaniesz, jak ja się położyłam. No dobra. Chcesz sprawdzić, co ja tu będę robić swoim noskiem. No chodź. To jest taka mata, widzisz? O, taka, no. Jestem tutaj bada, co ja tu będę robić. No dobra, kochany, czekaj. O, jajku. Ja sobie tu usiądę z nim. Może po prostu, wiesz co, Tristek? Patrz, jestem cała już w kłakach. Może ja po prostu włączę tą, żeby nas było widać, włączę nam statyw jakoś. Słuchajcie, bo teraz mam wrażenie, że on jest wielki po prostu w całym kadrze. Ojojku, kochanie. No dobra, to obie... Jakoś jednak się nie uziemię z nim. Myślałam, że poleżę, ale on jest zaciekawiony. Więc ja ustawię statyw, słuchajcie, i będzie nas widać jakoś inaczej, jak sobie tutaj razem jesteśmy, bo... Okej. Tristuś? Sprawdzę, co tam widać w tej kamerze. No widać Tristana, dobra. Widać mnie trochę? Dzisiaj chciałam gadać, nie wiem, czy będzie mnie tylko słychać. Będę sobie leżeć. Chciałam się gadać o tym, o najbardziej niesprzyjających oczekiwaniach, a bardziej przekonaniach, jakie mamy i które nas najbardziej oddalają od tego, żeby odpoczywać. I wpisałam sobie takie trzy, słuchajcie, przekonania. Mam je tu w zeszyciku.
ze sobą. I one brzmią tak. Brzmią tak. Moja wartość, poczucie mojej wartości wynika z mojej produktywności. Wynika z tego, jak jestem pracowity, jak dużo zrobiłem, jak dużo dostarczyłam, doniosłam, dowiozłam. To pierwsze przekonanie takie. Zobaczcie sobie, jak wam to brzmi. Czy znacie, czy gdzieś kurka rusza się to wszystko. Czy gdzieś się potykacie o to. Drugie jest takie. Na odpoczynek trzeba zasłużyć. Albo ja muszę zasłużyć, żeby móc odpocząć. A trzecie. Mój odpoczynek to coś, co można przełożyć. To coś, co ma niższy priorytet niż inne rzeczy. Lub jeszcze to jest coś mniej ważnego niż odpoczynek innych osób. Chcę, pokażę wam, co robi Tristan. To jest moja... Oj! Moja noga w sandałkach i w dresach. I on tutaj wącha. Słuchajcie, muszę jakoś to inaczej kręcić. O tak, będę kręcić. No dobra. Więc jak namierzyłam te przekonania i skoro one mi nie pomagają, to co ja mogę z nimi zrobić? Chciałam wam dzisiaj powiedzieć o takiej pracy z przekonaniami, którą można zrobić sobie samemu, albo można zrobić z kimś, komu mam, do kogo mam jakoś zaufanie. Wszystkie 300%. No szkurde. Niestety jakby witaj w klubie 100%owców, Paulina. I z tymi przekonaniami można zrobić taką pracę, którą wymyśliła Byron Katie. Jak ktoś zna Byron Katie, dajcie znak w komentarzu. Byron Katie i jej praca nazywa się po prostu praca, czyli The Work. I to jest... jakoś może nie będę dużo opowiadała, tylko powiem wam o krokach, jakie są akurat w tej pracy, którą ona proponuje z transformacją przekonań. To są takie trzy pytania, które się sobie zadaję. Damiśko, nie wejdź mi w tą matę, tylko proszę cię. O, Paulina daje znać, że zna Byron Katie. Słuchajcie, moja mata po prostu teraz daj mi rozstoi tylnymi nogami. W ogóle grzebie w kupie coś. Stoi tymi nogami na mnie praktycznie tutaj. Demiśku, jesteś tak blisko, że... wygrzebuję spod kupy jakieś zielone te. Dobra, wracam do tej Byron Katie. Ona zadaje takie pytania. Czy to jest prawda? Czy to jest prawda, że jestem warta, że mam, że jestem, wiecie, jakoś... że moje życie ma wartość tylko wtedy, kiedy jestem produktywna. Jak się patrzę, to to nie jest prawda. Jeżeli ktoś odpowiada na to pytanie, no tak, to jest prawda, to Byron Katie mówi, to spytaj siebie jeszcze raz, czy możesz mieć absolutną pewność, że to prawda. No jakby... ponieważ dla mnie to nie jest prawda, więc już sobie darowuję. I trzecie pytanie brzmi, jak się czujesz, jak reagujesz, co się z tobą dzieje, kiedy wierzysz, że ta myśl jest prawdziwa? Ja wam powtórzę tą myśl jeszcze raz. Że mam tę wartość tylko wtedy, kiedy jestem produktywna, kiedy dowożę, kiedy jestem przydatna, kiedy robię. Czyli jeszcze innymi słowy, że jestem warto, mam wartość tylko wtedy, kiedy nie odpoczywam. I szczerze mówiąc, jak ja sobie myślę o tym, że to miałaby być prawda, to jak ja się czuję. Mam tu taką listę przed sobą możliwości, jak mogę się czuć, jak reagować, kiedy wierzę, że ta myśl jest prawdziwa. W ogóle wyślę wam w komentarzu tutaj do tego, w opisie tego live'a, potem będzie link do strony Byron Katie, gdzie po polsku są materiały do tego, żeby ten proces sobie samemu przeprowadzić.
No więc kiedy ja wierzę, że mam wartość tylko wtedy, kiedy dowożę, dostarczam, robię, kiedy jestem produktywna, bardzo produktywna, to wtedy ja się czuję przytłoczona. Czuję się jakoś przemęczona. Skazana na niepowodzenie. Jak jeszcze? Sfrustrowana. Jakoś przestraszona. Jakoś taka sparaliżowana w ogóle. No. Myślę, że więcej by tego było. Patrzę na tą listę, która pomaga mi znaleźć te słowa. I takie mi rzeczy przychodzą do głowy. Można też rozważyć dalej następujące pytania. Czy ta myśl wnosi do mojego życia spokój czy stres? No zdecydowanie stres. Jakie jeszcze fizyczne rzeczy, uczucie, jakie rzeczy w ciele się pojawiają, kiedy wierzę, że ta myśl jest prawdziwa? Ktoś w ogóle gadałam o tym? Ścisk brzuchu, zablokowanie, brak możliwości ruchu. Tak, dla mnie podobnie to jest, Paulina. Takie coś, co się pojawiło w brzuchu, takie ciężkie i takie zimne jakieś. No nie wiem, na pewno gdzieś tutaj pod przeponą. Coś, co sprawia, że mniej jakoś też tlenu tutaj dociera na górę. I takie w głowie taki ciężar też. No. To takie nieprzyjemne rzeczy. I czy jakieś obrazy z przyszłości i przyszłości się nazywają, kiedy wierzę, że ta myśl jest prawdziwa? No masa, jakoś masa dla mnie wspomnień, jakiś głównie tego, jak sprzątam dom i on nigdy nie jest i to się nigdy nie kończy. Albo, że takie jakieś obawy, że moje dzieci nie będą miały posprzątać. Anka pisze, że ma gulę w gardle też. No. Albo że jestem chora i nie mogę robić, nie mogę sprzątać i jest brudno. Albo takie obrazy też, jakieś takiej złości na innych, że oni tego nie robią. Tylko se odpoczywają. To takie obrazy. Jeszcze jest jedno pytanie pomocnicze do tego. Czy pojawiają się jakieś pomysły na to, na jakieś zachowania kompulsywne i czy... Właśnie, czy zaczynam szukać oparcia w jakichś rzeczach, które kojarzą się z kompulsjami, na przykład alkohol, zakupy, jedzenie, seks, telewizja, narkotyki. No jakby mi totalnie się pojawia takie coś, że no ale wieczorem można napić się wina na przykład, tak, jak już to wszystko będzie zrobione. Albo to chociaż sobie coś kupię, książkę sobie kupię. Także zdecydowanie moje myśli jakby szukają takiego wynagrodzenia w tym, żeby jakoś sobie no właśnie wynagrodzić to nieprzyjemne odczucia i te nieprzyjemne myśli. A kiedy, jak ja traktuję siebie i innych ludzi, kiedy wierzę, że ta myśl jest prawdziwa? Czy ta myśl, jeszcze raz powtórzę, to jest taka myśl, że mam wartość tylko wtedy, kiedy jestem produktywna, czyli im mniej odpoczywam, tym więcej wartości. No to powiem Wam, że ja bardzo krytycznie wtedy mam takie nastawienie do ludzi wtedy oceniające, że tylko ci, co pracują, to są zarobieni, to tylko wtedy, to oni tylko są tacy, no jakby godni, nie? To są ci dobrzy ludzie w cudzysłowie. To oni są jakoś wartościowi, ważni, mądrzy. Nie? To takie myśli mi się pojawiają. I czwarte pytanie dotyczące tej myśli może być takie. Kim byś była, kim byś był bez tej myśli? Kim byś była bez myśli, że masz wartość w zależności od tego, jak ciężko pracujesz? Wyobraźcie sobie teraz, zamknijcie oczy i poobserwujcie, zastanówcie się, kim jesteście bez takiej myśli?
że moja wartość zależy od mojej produktywności. Tego nie ma po prostu. Ja mam. Czy ty Paulina coś napisała? Ja sprawdzę co. Że twój mąż obrywa, jak leży na kanapie, bo to mi się uruchamia to przekonanie, że można odpocząć po robocie. No. Więc ani sobie, ani jemu nie pozwalam odpocząć. Kurczę, znam. Ale jednocześnie jeszcze. A może o tym później. Bo chciałam, teraz sobie jakoś wrócę do tego, co mi się dzieje, kiedy myślę o sobie bez tej myśli. Ciekawa jestem, Paulina, jak ty masz też, jak wy macie. Bo jak sobie wyobrażam, że w ogóle nie ma czegoś takiego w mojej głowie i w ogóle jestem wolna od tego, to czuję zachwyt jakiś. Czuję się jakoś więcej życia we mnie. Jakoś bardziej w pełni. Jaka jeszcze? Czuję się bezpiecznie, czuję, że się nie spieszę. Jakieś konstruktywne takie jakieś pomysły, co mogłabym robić z czasem w ogóle. Jakoś jestem taka zdumiona też wtedy. Swawolna nawet. Anka pisze, że bez tej myśli spokojna, wolna i zrelaksowana misza dla domowników. No, takie słowa tu jeszcze mam na tej liście. Słuchajcie, przeczytam wam. Błogi na przykład, słoneczny, upojony, lubiąca się bawić, beztroski, mało wymagający, dobroduszny, ogarnięta euforią, dziecinny, tryskający energią, stabilny, niekontrolujący, wypoczęty. Takie słowa. Czuję więcej, czuję większy oddech i przy tym uważność. Dorota napisała. No. Więc mi się też zwolniło mi się to coś, co przyciskało mi przeponę na przykład. To coś, co mi wstrzymywało oddech. Mam ochotę teraz wstać i się w ogóle ruszać dalej. I zrobię to. Słuchajcie, wstanę, wezmę tutaj mój notesik, zamknę, zostawię matę. I pójdę kawałek dalej, bo po prostu czuję, że mi się oddech uwolnił i chcę iść z tym oddechem. I jesteśmy właściwie przy ostatnim kroku tej transformacji przekonania. Przy takim pytaniu, przy takiej próbie właściwie lingwistycznej trochę zabawy, czy od Pauliny przeczytam, że Paulina mówi, że tobie w ogóle trudno jest wejść w tą myśl ciałem, ale jak już się uda, to mam dużo przestrzeni i akceptacji, bezpieczeństwo i wolność. Ojejku, ja mam takie, że teraz po prostu idę, słuchajcie, ruszam się. Idę do Elzy i Edwardzika. Dzień dobry, Grysinek. I z wami spróbuję, słuchajcie, konie, wymyśleć o możliwe odwrócenia tej myśli. Czyli wszystkie sposoby, na jakie możemy przekształcić tą myśl na zasadzie przeciwieństw. Czyli jeżeli ona brzmiała, że moja produktywność jest wyznacznikiem mojej wartości, to pierwsze takie najprostsze przekształcenie byłoby, że moja produktywność nie jest wyznacznikiem mojej wartości. Moja wartość nie zależy od tego, ile zrobię. Możemy też poszukać przeciwieństwa produktywności, którym dla mnie będzie zrównoważony odpoczynek, na przykład. Czyli taka myśl odwrotna mogłaby być, moja wartość zależy od tego, jak często daję sobie, nie wiem, zrównoważony odpoczynek. Albo to też jakoś tak brzmi dla mnie niebezpiecznie, ale myślę sobie jeszcze jakichś innych. Odpoczynek pomaga mi być bardziej wartościowym, nie wiem, dla siebie, albo widzieć siebie jako wartościowego człowieka. Jeśli odpoczynek przeszkadzał w wartości, teraz odpoczynek pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości.
No, generalnie jakby to fajnie, dla mnie fajnie działa, jak sobie napiszę te nowe myśli, te odwrócenia, wszystkie możliwe, te wszystkie przekształcenia, fajnie je wypisać. I potem poszukać konkretnych przykładów na to, w jaki sposób to odwrócenie może być dla nas prawdziwe w tej chwili. Ja myślę, że mam masę przykładów na to, na przykład, przychodzi mi taka sytuacja do głowy, że jestem w domu i naprawdę. O, czekajcie, ja chcę wam coś pokazać. Słuchajcie, sorry, ale ten przykład zaraz będzie. W tym drzewie, o nie wiem, czy to było widać, w tym drzewie tutaj jest taka maleńka dziupelka. O, szkórka, czy wy ją widzicie? Mam nadzieję, że tak, bo to jest taka mała dziupelka. I do tej dziupelki przylatuje maleńki, piękny ptaszeczek. I tam wchodzi. Dobra, więc mój przykład był taki, że jestem w domu i odwiedzają mnie moi przyjaciele, odwiedzają mnie goście, ale ja się kiepsko dosyć czuję. Jestem niewyspana, jestem zmęczona i po prostu leżę w łóżku przed ich przyjazdem. Ale jak już słyszę, że wchodzę do domu, no to jest taki kawałek mnie, który mówi: dobra, to muszę wstać teraz i wszystkich tu ugościć, powitać, jakoś, wiecie, no, być w miejscu gospodyni. Ale jest jakaś taka część mnie, która mówi: nie, no nie dam rady, chcę zostać w łóżku, chcę poleżeć. A ja piszę, że widziała dziuplę. To fajnie, ale ten ptaszek, kto nie wchodzi, wychodzi. Więc ja leżę w tym łóżku, są ci goście na dole i jakoś się kręcą, ja tam się zmagam ze sobą, czy odpoczywać, czy do nich schodzić, ich podejmować. I w pewnym momencie, jak tak sobie leżę i myślę o tym, czy to już ten moment, żeby wstać, wchodzi moja przyjaciółka, która jest jedną z osób, które przyjechały w gości. Wchodzi i mówi takim troskliwym głosem: no hej, jak tam, zmęczona jesteś, co ci przynieść? Może ci zrobię herbatę? Chcesz tu sobie pobyć sama? Co tam, co trzeba zrobić? Jakieś jedzenie myślałaś, że przygotować? To my zaczniemy robić. I wiecie co? I to sprawia, że czuję się takim po prostu, taką królową, cesarzową. I czuję, że ktoś w jakiś sposób uznał to moje prawo do odpoczynku. Jakoś utwierdził mnie w tym wyborze. Wiecie, trochę przebił pieczątkę na tym usprawiedliwieniu, na tym pozwoleniu, żeby poleżeć. Ja też mam wzrusz, Paulina, jak o tym gadam, nie? I że to ktoś z takim, wiecie, nie, ani nie z pożałowaniem, ani z takim jakimś nie żalem właśnie, ani też z jakąś wyższością, tylko z takim czułością i troską, a ten odpoczynek dojrzał i zobaczył. Że to bardzo mi dodało dużo, dużo do takiego poczucia, że jestem ważna, że jestem wystarczająca, że no, że to, co robię, jest okej. Okay. Więc takich rzeczy wam bardzo życzę, żeby ktoś upowiedział, że tak, masz prawo odpoczywać, to jest ważne, że odpoczywasz, rób to dalej. Nie wiem, jak ci mogę pomóc, żebyś mogła odpoczywać więcej. Myślę, że to rzadkość, żeby. Znaczy się, nie wiem, jak w waszym życiu, ale mam kilka takich osób w swoim, które pomagają w tym na pewno, żebym mogła odpoczywać i gdzieś mogę z nimi prowadzić tą rozmowę o odpoczynku. Wypiszę te przekonania też w opisie tego live'a i będziecie mogli sobie zobaczyć, jak one u was działają. O, Małgosia napisała coś fajnego jeszcze. Nie pracuję od kilku miesięcy. Jest mi bardzo dobrze z tym. Odpoczynek to sztuka, gdy się nie zasłużyło. Tak. Ale uczy się odpoczywać i czuję się dziecinnie. O, to też się pojawiło u mnie. Taki powrót do, nie? Taka dziecięca jakość. Następnym razem, jutro, poniedziałek, będę próbować wam pomóc znaleźć sposoby na to, żeby zaplanować odpoczynek w swojej dobie, jak to zrobić,
Chichot słyszysz w głowie. No. Jak to zrobić? Co uwzględnić? Bo to trochę będzie płynęło z tego przekonania, że odpoczynek to jest coś, co łatwo przełożyć na inny termin, odłożyć i w ogóle umożliwić innym, żeby odpoczęli, ale że przypadkiem samemu, wiecie, że tego siebie samą łatwo przełożyć gdzieś na koniec listy, więc jutro spróbujemy jakoś poszukać drogi do tego, żeby podskoczyło gdzieś na wyższą pozycję na liście odpoczywanie. I no, to będzie jutro. A jeszcze dzisiaj chciałam chwilę uważności z końmi i chyba z Gają, bo tutaj jestem, a baterii już mało, więc zwyczajem w tych spotkań zapraszam Was do takiej praktyki teraz, żeby zostać przy obserwowaniu, żeby zostać przy tym, co widzi oko, co słyszy ucho, żeby jak pojawi się umysł z pomysłami na to, co widzi, jak to się nazywa, jak to ocenić, jaka to wiedza tu potrzebna, żeby to oglądać, to można mu podziękować i zostać przy oku, uchu. Nie wiem, jakie jeszcze zmysły, propriocepcja, może gdzieś wasze ciało gdzieś teraz siedzi, leży. Także ja teraz zamilknę i do końca live'a w ciszy zapraszam was do tego, żeby pokorzystać ze zmysłu obserwacji i trochę się może uziemić z gajeczką. Do jutra.
Słuchajcie, myślę, że minęło 5 minut, a bateria nadal ma się dobrze, więc ja tu zajrzę do Waszych komentarzy jeszcze na zakończenie, bo są piękne rzeczy tu napisane różne. Ania napisała, że ja dużo pracowałam, mąż miał więcej czasu. Gdy wracałam zmęczona, mąż dzwonił do mnie, kiedy będę, co mi zrobić do jedzenia. Tak było systematycznie. To jakoś Cię wspierało, Ania, w tym, żeby właśnie czuć się ważną ze swoim odpoczynkiem. Jakoś mi tak to brzmi chyba, że to o to chodziło. Paulina pisze, że dziękuję. Małgosia, że płyną jej łzy. Jakoś widzę Was, dziewczyny. A Katarzyna pyta z innej beczki, skąd taka super siatka na siano. Już Ci mówię, Kasia, ta akurat siatka to jest bardzo stara siatka, która ma chyba z 6 lat. To może, nie wiem, czy nie więcej. I ta akurat pochodzi z takiej firmy, która kiedyś szyła siatki dla rybaków. Firma Korsze. I jak ja do niej zwróciłam się, to byłam chyba drugą osobą, dla której oni uszyli siatkę dla koni na siano. Firma Korsze. I nadal wiem, że szyją, ale bardzo Ci polecam firmę Piece of Hay Kasi Ozdowskiej, bo oprócz tej siatki, która ma takie węzełkowe, widzisz, splot, Kasia robi bez węzełków. I różnych wielkości siatki. Naprawdę są te siatki spoko. Chociaż we wszystkich tych siatkach robią się dziury po jakimś czasie. W tej też jest dziura i właśnie Gaja przez dziurę sobie wyżera w ogóle siano. Ale i tak poziom jakby marnotrawienia siana jest stuprocentowo po prostu wyższy. Także są jakby różne opinie na temat siatek, jakieś jakby różne parsknięcia. Słuchaj, ja też lubię parsknięcia. One jakoś, w ogóle parsknięcie samo w sobie jest takim, nawet jak my parskamy, bardzo to jest taki, to jest fajny wydech i fajne ćwiczenie, które dużo robi przepływu w układzie nerwowym, takie regulujące ćwiczenie, aktywność może, nie ćwiczenie. Może o tych siatkach kiedyś pogadam z Kasią, może zaproszę Kasię na live'a i pogadamy o siatkach w ogóle i o slow feedingu koni. No, ja mam różne siatki, różne sposoby ich używania. I no, także ja jestem fanem siatek generalnie. Słuchajcie, życzę Wam dobrej niedzieli. W opisie live'a pojawi się link do Byron Katie, do pracy z przekonaniami i link do pobrania sobie materiałów Byron Katie, które są dostępne na jej stronie, The Work. Oraz te trzy przekonania, które wyłowiłam jako takie oddalające nas od odpoczywania. A jeszcze Ania dopisałaś, że twój mąż wyraźniej widzi zmęczenie u mnie niż ja sama. No to chyba jest właśnie o tym przekonaniu, no nie, że zmęczenie innych osób w jakiś sposób jest istotniejsze niż nasze. Właściwie w tym przekonaniu funkcjonując fajnie mieć kogoś, kto uznaje nasze zmęczenie, nie? Kto widzi je jako ważne. A jednocześnie też jakby bardzo mam tęsknotę za tym, żebym sama ja widziała moje zmęczenie jako bardzo ważne i jako sygnał, który jest do załatwienia tu i teraz, już, nie? A nie gdzieś tam coś, co można odłożyć na później. Ja też Ci dziękuję, Ania. Dzięki w ogóle wszystkim Wam, że pisaliście, że byliście tu ze mną. Jakoś czuję taką wymianę wtedy i czuję, że nie jestem sama. Ludzko sama, bo to, że nie jestem sama, to bardzo mi, wiecie, no jestem z końmi, nie? Słońcu. Dobra, dobrej niedzieli. Widzimy się jutro około między 8.30 a 9.00, tak się wyrabia mniej więcej na te spotkania. Możecie zajrzeć na YouTube, na kanał na YouTubie Pasi Koński. Tam powoli z Tomkiem umieszczamy wszystkie kawy poranne z koni od początku izolacji, od początku pandemii, która zaczęła powstawać. Jest ich w ogóle całkiem sporo już, co pokazuje mi, ile to wszystko trwa. Więc te pierwsze filmiki już są na YouTubie i można sobie je po prostu puścić, nie trzeba grzebać po Facebooku, żeby szukać. Można też wesprzeć to, co będę dalej robić. Można wesprzeć mnie przez zostanie patronem Pasi Koni na Patronite. Też znajdziecie link tam na YouTubie albo na facebookowej stronie. I w środę będzie webinarium, napiszę o tym dzisiaj, będzie webinarium z Martyną. Jakieś końskie wiedzowe, jeszcze ustalamy temat, ale będzie można dołączyć do niego. No właśnie. Trzymajcie się. Dzięki za dzisiaj.